Wszystkie bogato zdobione. Zdecydowanie. Błyszczące. Na tą zwróciłam uwagę już, kiedy weszłam do salonu i zdecydowanie chciałabym ją przymierzyć. Bardzo mi się podoba. Tutaj widzę pióra, jednocześnie cekiny, koronki. Tutaj jest wszystko i wydaje mi się, że chyba za dużo. I tutaj trochę kolor tej sukni mi się nie podoba. Z tych trzech zdecydowanie ta jest najpiękniejsza według mnie. Dwie pozostałe wydają mi się zbyt zdobne, troszkę kiczowate. Ja jestem ciekaw twojej reakcji. Ojej. Wow, no. Czekałem na ten błysk w oku i jest. Kurczę, tutaj jest prawdziwy efekt wow. Błyszczy się mocno, ale jednocześnie nie za mocno. Te koronki są bardzo bogato zdobione, ale jednocześnie jakby minimalistyczne. Te kwiatki dodają mi takiej lekkości, pomimo obszerności jednak wygląda na lekką. No i jest też tren. Jest. Tak. Czy można go podpiąć? Pewnie będzie można go podpiąć. Nie wiem, czy jest potrzeba tak naprawdę. Zobacz, on cały czas pracuje za tobą. Układa się cały czas na zewnątrz. Nie ma opcji, żeby gdzieś zaplątał się między nogi. Jest przepiękna. Teraz dopiero czuję się jak prawdziwa księżniczka. Tak chciałabym wyglądać tego dnia i na ten moment jest to moja faworytka. Dobrze, możecie otworzyć. Aż się boję. Nie masz czego bać chyba. Pięknie. No i widzę, że niekoniecznie. Mi się to nie podoba. Nie. Tak, tak, tak. Po prostu nie. Tak, zdecydowanie chcę ją. Mi się podoba. Mi się też podoba, ale za dużo. Ale fakt jest taki, że bardzo odważna. Aha. No jest odważna, tak właśnie też myślę. Znaczy, no nie, mi się nie podoba. No nie tak sobie to wszystko wyobrażałam. Góra za bardzo odkryta i to już zaczyna się robić niesmacznie. Tak właśnie. Natomiast na dole za dużo cekinów i to wygląda sztucznie bardzo. Miałam wrażenie, że wam się bardzo spodoba. Nie. Proszę, na dziecko już urodziłam. Bez przesady. Pokaż tył. To jest dorosła kobieta, która ma co zaprezentować. No ma co zaprezentować, to prawda. Ale patrzcie na ten piękny dekolt na plecach. No. Ten z przodu też niczego sobie. Uważam, że to jest taki dzień, kiedy ona powinna sobie pozwolić na takie szaleństwo. Gdyby ją tutaj troszeczkę może do siebie... Jak mi się wydaje właśnie, że ona jest taka za goła. No. Tak, wystarczy doszyć golfik, prawda, Barbaro? Tak, taką skarpetę.